Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, a mianowicie do 15 listopada możemy składać wniosek o konwersję naszych uprawnień, czyli świadectwa kwalifikacji. I do tej pory myśleliśmy, wiele osób myślało, ja zresztą też, że możemy to robić do końca roku, a tutaj okazuje się, że jednak niespodzianka, możemy to zrobić tylko do 15 listopada, więc jest to tak zwany last call, czyli ostatni moment na to, żeby złożyć nasze uprawnienia, złożyć ten wniosek. W jaki sposób się to robi? Wchodzimy na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ja wam link pod filmem jeszcze. Następnie logujemy się na swój profil pilota i tam wybieramy, jeżeli już wcześniej uzupełniałeś dane, tam logujesz się i robisz sobie konwersję świadectwa kwalifikacji po prawej stronie na dole i wniosek generuje się automatycznie w PDF-ie. Ściągamy ten wniosek, drukujemy go, podpisujemy, wystawiamy datę i wysyłamy. Można wysłać ePUAP-em, a można wysłać pocztą. Ja wysyłam pocztą na mFLISA 2 do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzwoniłem do pani też dzisiaj zapytać, czy mam przesłać swoje świadectwo kwalifikacji. Pani powiedziała, że można zostawić sobie na pamiątkę, czyli wysyłamy sam wniosek, jedną stronę to wszystko. I pamiętajcie o tym, żeby to zrobić, no bo szkoda tych uprawnień. Ja zapłaciłem 2600 za kurs i egzamin, i za badania i tak dalej. Także sprawa jest bardzo ważna i pamiętajcie, żeby nie przespać tego momentu, bo faktycznie 15 listopada już tuż, a może się okazać, że złożymy za późno ten wniosek o konwersję. Ja wysyłam pocztą tradycyjną, wyślę sobie poleconym i tak jakoś mi się przyjęło, że do urzędów wysyłam poleconym korespondencję. Tak dla mnie jest najlepiej. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, prośba o komentarz pod filmem, a linki do poszczególnych stron znajdziecie również tam. Ja umieszczę też te dane i informacje, na podstawie których ten film nagrywam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!